nami Remigiusz Smoliński po wygranej nad Kamilą Bodziochem. Jak tak na papierze usłyszałem, że wracasz po tylu latach, to mówię spokojnie Bodzioch, bo pamiętam ciebie jeszcze, jak ty ważyłeś, nie wiem, z 90 kg, jak to czułeś te walki. W Anglii pamiętam tą słabszą walkę wygraną, ale słabszą, potem z Kocelą. No to były walki, do których nie pozwolili mi się nawet przygotować i z których w ogóle nie byłem zadowolony. No bardziej byłem zadowolony z tej walce z Koselą, w której przegrałem. Tak, tylko że jest mała różnica, Remek. Wtedy byłeś chłopczykiem, teraz jesteś mężczyzną. I tak mówiłem do wczoraj, że Bodzioch, i zacząłem was na wadze i mówię, o kurde, bo dawno cię nie widziałem. I już wtedy stwierdziłem, że może być różnie. I już na dobrą sprawę, po pierwszym prawym przez rękawicę, już widać było, że Kamil czuje te ciosy. No tak, udało mi się go przełamać. Czułem to zresztą, przed walką, że nie było za dużo presji nade mną. Zresztą ja nie miałem nic do przegrania, bo jestem kickboxerem, nie bokserem. Dostałem dosyć doświadczonego zawodnika, który ma już ten rekord jakoś fajnie nabity. Więc też mi się to podobało, bo nie chciałem z jakimiś tam walczyć z słabszymi zawodnikami, tylko fajnie, że trafiłem od razu na Bodziocha. Wspomnij mi, Kamil, ile ty ważyłeś, jak się byliście w tej Anglii? To było lekko ponad 90. Bo ja pamiętam, na jakimś sparingu chyba byłeś, na którym ja byłem. W Anglii już nie pamiętam, ile ważyłem. Ale nie było stówy chyba, co? Nie, no ważyłem około 100 kilo chyba właśnie. Na pewno jak walczyłem z Koselą, no to ważyłem chyba 101 albo 103 kilo. Chyba to był 101,5. Teraz ile było? Ponad 120, tak? Teraz było 124, ale byłem też najedzony. Dzisiaj już wchodziłem na wagę, to miałem 122, więc jest okej. Okay. Dobra, wróćmy do tej walki. Na dobrą sprawę ten prawy przechodzący przez gardę Kamila, bo tym prawym go w pierwszej rundzie przełamywałeś tą gardę. W drugiej jakbyś trochę spuścił z tonu, chociaż kontrolowałeś tą walkę. I w trzeciej miałem wrażenie, że ten dystans sześciorundowy to już dla Kamila będzie bardziej pasował. I w czwartej zerwałeś znowu tempo i po wszystkim. Opowiedz o tej ostatniej akcji. Raczej powiem tak, jeśli chodzi o pierwszą rundę, to faktycznie go trochę tam udało mi się rozbić. Drugą trochę przystupowałem. Trzecią chciałem sobie troszeczkę odpocząć i szedłem do tego pół dystansu, bo nie czułem się w ogóle tam zagrożony. No a czwartą, na trzeciej sobie odpocząłem. No i w czwartej od razu znowu podkręciłem tempo. Tam jak on ci próbował wejść pół dystans, to go tam fajnym prawym podbródkiem opałeś. Tak, tak. To jest taka akcja, którą trenowaliśmy właśnie na Bodziocha. Prawy hak i prawy sierpowy. I to wchodziło, czułem to. Więc byłem z tego zadowolony i to ponawiałem. Ale skończyłeś tak naprawdę tą akcję, tą dłuższą, kończącą walkę, lewym hakiem na wątrobę, prawda? Tak, tak, tak. Chłopaki, co mnie znają, to wiedzą, że lubię bić na wątróbkę. I na to też stawiałem delikatnie. Dobra, powiedz teraz, co dalej? Kickboxing, box, jak to widzisz? Zobaczymy, no mamy teraz taką jeszcze nieoficjalną galę. Jeszcze nie wiadomo, czy się to uda, czy dopiemy to na ostatni guzik, ale będzie w K1. No i na pewno w nowym roku już boxing znowu. Czekamy na następną walkę. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.